Czego widzowie mogą się spodziewać? Na pewno dosyć tajemniczej historii, osadzonej w realiach Warszawy lat 50. Z cudownymi kostiumami, z cudowną dbałością o szczegóły, także historyczne, więc wydaje mi się, że w Polsce mało się robi kina kostiumowego i zawsze taki film jest przygodą, a jeżeli wyjdzie, a jestem o tym przekonana, że tak będzie, to będzie to wspaniała przygoda dla widza. Myślę, że mogą się spodziewać refleksji nad gorzkim czasem lat 50., w których jeden człowiek próbuje zachować wiarę w siebie, w to, co robi, i również wiarę w przyjaźń, która w tym filmie jest chyba najistotniejszym elementem. Bardzo wierzę, że uda nam się taką wartość i taką wiadomość przełożyć na ten film, że jednak to jest taka walka o swoją niezależność, o swoją niepodległość, prawda, czy to twórczą, czy życiową, czy wręcz czysto fizyczną, no bo nie ukrywajmy, że w czasie tych mrocznych lat ludzie niestety oddawali życie nie tylko za ideę, ale też za pewne swoje wybory, które jeżeli nie prowadziły do jakby finału takiego fizycznego życia, to życia czy twórczego, artystycznego, cokolwiek byśmy pod to podkładali, to nie musiało być pisarstwo, to mogło być również aktorstwo, to mogła być, nie wiem, sztuka układania kwiatów, malowania obrazów i tak dalej. Też mam takie wrażenie, że ludzie, którzy są zaprzątnięci realizacją własnej myśli, bez względu na rodzaj uprawianej twórczości, zawsze mają ciężko. I walka o niezależność twórczą jest czymś, co jest istotne dla nas i dla Kolumbijczyków również. Więc pod każdą szerokością geograficzną sądzę, że ta historia będzie zrozumiała. Natomiast oczywiście specyfika naszych czasów, naszej szerokości geograficznej i dość dramatycznej historii przydaje jakiegoś takiego waloru rzeczywiście oryginalnego, niepowtarzalnego i w moim odczuciu nasyca tą historię taką typowo polską prawdą, której wielu może nam pozazdrościć, a ja mam wrażenie, że ciężko jest zazdrościć dramatu, ale w jakimś sensie on nas ubogaca i powoduje, że się stajemy, mam wrażenie, lepsi, mając świadomość tego, co zaszło i co składa się na obecne nasze miejsce w historii i nasze w tej historii położenie.